Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bloody. My sobie dzisiaj gramy Half-Life Blue Shift. Witam wszystkich bardzo, jesteśmy tuż zaraz po wybuchu incydentu. Gordon Freeman zrobił swoje, a my teraz jako Barney. Haku! I tak, sprawdziłem, to jednak jest Barney. No i wiele osób może to potwierdzić. No tak jak i kilka osób właśnie mi powiedziało w sumie. To jest właśnie Barney. I nawet sprawdziłem. Więc tego już możemy być pewni. To jest Barney Haku. Tak właśnie było też napisane właśnie na chyba Wikipedii angielskiej a propos Half-Life'a. W każdym razie już teraz wiem. No i lecimy dalej, nie ma co zlekać. Ta gra podobno nie jest długa. Czy faktycznie, no to się jeszcze okaże. To jest, jeszcze to jest dosyć świeżo początek praktycznie. Ale w ogóle, bo ja zauważyłem, że mam tendencję do przedłużania bardzo odcinków. W sensie, jakoś tak dłużej mi zajmuje przechodzenie tych odcinków, niż w rzeczywistości powinno zająć. Tak, no. Tak jakoś dziwnie, nie wiem czemu. Bo na przykład spojrzałem na inny gameplay z tej gry, to przecież w pierwszym odcinku, to do tego momentu, do którego ja dochodziłem, teraz pół godziny, dochodzili w 15 minut. To znaczy, że naprawdę się musiałem nieźle wlec. Bądźcie, co teraz mam zrobić? A, genialne to było, Bloody. Dobra, gratulacje Barney, jesteś geniuszem. Ale dzięki temu chyba możemy tutaj się przedostać, co nie? Pewnie tak trzeba było zrobić w sumie. O, widzicie? Musimy być tutaj przygotowani, bo tu mogą być wrogowie. Na razie się wydaje być dosyć spokojnie, ale to tylko takie pewnie pozory. Woda się tutaj wylewa, niby czysto. O, są groźne headcraby z kosmosu. Łach. Chciałem mnie załatwić, na szczęście byłem troszeczkę szybszy. O, kurde, to piecze! Nie sądziłem, myślałem, że to jest tylko zwykła woda. Okazuje się, że to jest jakaś zatruta woda. Wejdźmy tu. A, potwory są na zewnątrz też. A, potwór! Uff, mało brakowało. Ten potwór praktycznie rozszarpał mnie. No widzę, że niestety trzeba jakoś chyba od góry to załatwić, tak? Co jest grane? Jakiś błąd praktycznie wyskoczył. Tu mamy trochę amunicji. Dobra, chodźmy na górę. Jestem ciekaw, czy tu będą też takie różne broni, jak były na przykład w Opossing Force. Ciekawe, czy właśnie... O, patrzcie, kto tu jest. Porozmawiamy z nim. Ciekawe, co nam powie. Calhoun! How did you get through the power lock? Well, it doesn't matter. The only other way out of here is through the canal. If you do make it to the surface, don't tell anyone I'm down here. I think they're trying to kill us all. Now get out of here. The canal is where you want to be. Wydaje mi się, że w ten sposób to trzeba było załatwić, doktorku. Leave me alone. I don't want them to hear us. If you want to escape, go through the canal. Dobrze, pójdę do tych kanałów. No spokojnie, nie musisz mi tego powtarzać 10 razy. To za chamstwo. Nie, może czytajmy się jeszcze. Chodź ze mną. Przyłącz się do mnie, doktorze. Jak on może się nazywać? Doktorze. Brakuje mi nazwy. Doktorze. No nie wiem. Nieważne. Nie chciał się przyłączyć, powiedział, żebym go zostawił. Okej, zostawię go. Martwego. Przy życiu. Bez życia, właściwie. To niestety źle zrozumiałem jego polecenie, powiedział, żebym go zostawił, ale nie powiedział, czy ma być żywy, czy też ma być martwy, więc wykorzystałem ten fakt i go uśmierciłem. A teraz chodźmy tutaj, musimy się dostać, tak jak powiedział tutaj nasz doktorek, do kanałów. No tak też chyba zrobimy, co nie? Ale zapowiada się na niebezpieczną przygodę. Przypominam, że ogólnie Blue Shift kiedyś grałem, ale ja tej gry praktycznie w ogóle nie pamiętam. Jak jeszcze o Possible Force coś tam pamiętałem, to tą część praktycznie... Ani troszkę, naprawdę. Po prostu nic o tej grze nie wiem praktycznie. No i myślę tak sobie, że jakoś że się potrafię czasami trochę wlec. No to tak cztery party mi to zajmie pewnie ukończenie tej gry. A jak go taktycznie zmyliliśmy, tego pana. Kurczę, tak się schowaliśmy za beczką, nie mógł nas trafić. To było dosyć takie taktyczne, bym powiedział. No i co teraz? To jest przejście. To jest pewnie, żeby wina poleciała w drugą stronę, co nie? Zabawne.
Dobra, no idziemy dalej, tu chyba niczego już nie ma, co nie? Tak się rozglądam, żeby niczego przypadkiem nie ominąć. A to nie działa, niedobrze. Cholera, czyżbym coś spieprzył? A nie, tylko to otworzę, myślałem, że będę musiał tam wracać i musiałbym czekać wtedy na windę. Bywa, bywało, czasami tak też. Na razie to jest w miarę początek gry, dlatego tutaj wszyscy przeciwnicy są dosyć słabi. Zresztą widać, że nie są tutaj, to nie są wymagające jacyś szczególnie przeciwnicy. Co nie, z pistoletu spokojnie ich rozwalamy. No dobra, tu rozwalmy jeszcze wszystkie skrzynki, bo w sumie nie wiadomo, czy w nich, zawsze w nich coś ciekawego może tak naprawdę być. O, na przykład... O! Ha, robisz niespodzianki, panie piesku? To są takie słodziasze pieski na trzech nogach. Co nie, naprawdę słodko. Nawet szczekają podobnie. Hał, hał, takie hał, 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 cały czas. O kurczę, spadła na niego beczka. Biedny facet, naprawdę, smutna sprawa. Co my tu możemy zrobić? Zastanówmy się. Do tego nie zaskoczymy. W ogóle zauważmy, że pod spodem jest jakaś ogromna przepaść. To trochę nielogiczne się wydaje. Poczekaj. To możemy obniżyć, to chyba tak zrobimy. A to? I to możemy obniżyć. Co obniżyć tu w pierwszej kolejności? O, chyba w ten sposób, co nie? Teraz tutaj, teraz tutaj, teraz tutaj i dopiero teraz tutaj, he? Tak elegancko. Dobra, jesteśmy na górze. Co się stało? Myślałem, że jakieś trzęsienie ziemi, zastanawiam się, o co chodzi. Na razie cały czas mam pistolet. Ciekawe, kiedy będę miał pierwszą jakąś lepszą broń. W sumie jest niedługo po incydencie, więc w sumie czego można się spodziewać. Ciekaw, czy jeszcze spotkam Gordona Freemana. Jestem ciekaw. Bo już go kilka razy raz spotkałem praktycznie, a raz widziałem go w kamerach. Kurczę, no po prostu... Ciężko, ciężko. Powiem wam, że jak macie tylko ten zwykły pistolet, to nie walczy się tak z nim bardzo hop, hop, siup. Wręcz powiem, że to ciężka, ciężka sprawa. Ciężko się z nim walczy. Przydałoby się trochę więcej amunicji, muszę przyznać. No ale na razie dajemy radę. Chodźmy tu na górę zobaczyć. A nie, myślałem, że to jest jakieś ukryte przejście czy coś, że się strop zawalił. Widzę, że nie. Czyżby wejść do kanałów? No dobra, nie mam wyjścia. Mówił, że mam iść kanałami. Muszę uciec chyba stąd. No, więc teraz widzicie, krótko mówiąc, perspektywę właśnie Barneya Haku, tak ma na nazwisko. No jak widzicie, on też ma własne przygody, własne niespodzianki. Kto mógł się spodziewać, że tak się stanie? Dobra, nie wiem, którą stronę się tak naprawdę udać. Jestem zagubiony. Czy skoczyć do rzeki, to też jest taka jakaś opcja. Albo tędy pójść. Wiecie co? Wskoczmy na chwilę do tej rzeki, zobaczmy co się stanie. Boże, co za wredne drzwi. Zobaczmy, gdzie nas poniesie prąd. To miejsce nie wygląda ciekawie, wyjdźmy tutaj. Nie działa. Myślę, że to może ze mną źle się skończyć, jeśli bym tam wił. Na szczęście ten prąd jest o tyle mało, że nasz Barney może iść pod prąd, więc sytuacja się troszkę nam tutaj rozwiąże. Ale dobra, no nie szkodzi, chodźmy tutaj zobaczyć. Kolejna jakaś rzeka, jakaś drabina. Zakręćmy to. Nie wiem, co to nam dało tak właściwie. Czy tutaj pod wodą może coś jest? Pod wodą też niczego nie ma akurat. No i możemy jeszcze na górę oczywiście pójść. No to chodźmy, co będziemy się ograniczać. Chodźmy na górę. O, tu też możemy zakręcić chyba. To też coś zmieniło. Dobra, nie wiem, nie ma chyba znaczenia, gdzie pójdziemy najpierw, więc... I we wszystkie właśnie, i tak jestem przepełniony, mam pełne życie, pełną energię. A dzięki temu możemy przywołać chyba windę, tak mi się wydaje. Oczywiście jeszcze musimy to jakoś uruchomić, bo to nie działa. O, wiedziałem, że tak się skończy to. Zabijemy ich, zanim oni tutaj zrobią nam jakiś burdel, co nie, żeby nie było z nimi problemu później. Vortiguany, teraz negatywnie do nas nastawione, a w Half-Life 2 to będą przyjaźnie nastawione, taka trochę...
no nie wiem, paradoks, powiedzmy. Chyba, że to mówię, chyba, że to są jakieś inne Vortiguany, albo po prostu na starość Vortiguany troszkę zmądrzały. O, świetna sprawa, tu się jeszcze otworzył tunel. To idziemy. Ja, super, mam nową broń, ale mega. Trochę wysoko, tam jest chyba jakieś wyjście w ogóle na zewnątrz. Co nie? Wyjście z kanałów, no, wyszedłbym z nich najchętniej i bym uciekł z tej bazy, żeby mnie nie już naprawdę na miejscu Barnett, po prostu bym uciekł stąd i tutaj nie wracał po prostu, bo to co, jak go tu męczą i jakie on rzeczy musi tu robić, to po prostu to się w głowie nie mieści, naprawdę. Ja bym raz na zawsze uciekł, wziął Barneya i uciekł stąd, gdzie pieprz rośnie, na miejscu Barneya, bo to jest jedyne najsensowniejsze tak naprawdę wyjście w takiej sytuacji, przynajmniej nie byłoby problemów. No nie, nie działa! Powiem, że to trochę komplikuje sprawę na upartego w sumie. No bo czemu niby nie działa? Przecież wszystko zrobiłem. Pozornie, tak mi się wydaje. Wszystko co miałem zrobić, to chyba zrobiłem. Tu niczego już nie ma. Tam jest zablokowane, właśnie. Czy ja o czymś nie wiem, przepraszam, nie chciałem. Danger, niebezpieczne, tu rzeka płynie. I to przełączony jest, już nie mogę przełączyć w drugą stronę. No i co, i tyle? No wychodzi na to, że z tej strony już z całą pewnością niczego nie ma. Tego już na pewno nie mogę przełączyć. Mogę tu co najwyżej zejść w dół sobie. Tak ostrożnie, dało radę, udało się. No, to też jest zamknięte. Tego też nie mogę przełączyć, tutaj jest za wysoko. Wychodzi, że nic po tej stronie już na pewno. Czyli co najwyżej musi być jeszcze jakieś inne przejście gdzieś. Może tutaj jest przejście, w sumie wiecie, nie przyjrzałem się do końca. Albo i nie ma. Ej, wiecie, że można zgłupieć w tym momencie? Naprawdę. Dlaczego to nie działa? Ja coś źle to widzę. Ach, uciekła mi skrzynka. No przecież to mnie rozsieka. No właśnie, tak też myślałem. To jest totalna sieka. Ej, zgłupiałem w tym momencie. Ludzie, nienawidzę takich momentów. Nienawidzę takich momentów po prostu. Coś zrobiłem, nie wiem o co chodzi. Nie wiem z jakiego powodu. Aaaa! Nie lubię czegoś takiego. Nie no, to jest cofnięcie się do poziomu, już nie już aż tak bardzo nie przesadzajmy. Dobra, trzeba coś tu zrobić. Bloody, skup się. Skup się. Czegoś widocznie idioto musiałeś tu nie zrobić. Skoczmy do rzeki. Spenetrujmy ten obszar bardziej dogłębnie. No, czy zobaczymy, czy tu jest jakieś przejście, o którym nikt, człowiek Bloody'ego pojęcia nie miałby. No wychodzi na to, że po prostu w świecie w wodzie nie ma absolutnie niczego. Dobra, teraz na górę. Tutaj. Przełączyłem to. To jest zablokowane. To jest zablokowane. Tutaj. Tutaj. No i co? Tu wchodzimy do tego centrum sterowania, pseudo. Może jednak coś tu trzeba strzelić, no. No właśnie, czemu to jest off? Czemu to jest... Ja się... O, dobra, zapisałem się w dobrym miejscu przynajmniej.
Czemu to jest off, powiedz mi? Czemu tam jest off? Czy ktoś mi to może wytłumaczyć? Nie wiem. Ej, naprawdę, zgłupiałem w tym momencie troszeczkę. Troszeczkę zgłupiałem i czuję się taki jakiś, no nie wiem... Dziwnie się czuję, mam wrażenie, że coś jest nie tak. No przecież nie przeskoczę tego, muszę to uruchomić. No jak strzeli, muszę to uruchomić, jak mam to uruchomić do jasnej? No przecież tutaj już niczego nie ma, no... Naprawdę, mam wrażenie, że coś jest nie w porządku. Barney, co żeś ty wymyślił tym razem? No zajebiście, tylko tam jest trochę wysoko, co nie? Masakra po prostu, rzeź! Nienawidzę takich momentów. Chyba w to zrobię chyba cięcie i poszukam rozwiązania, bo jeśli tak dalej pójdzie, to cały odcinek pójdzie na to, że będę biegać po prostu tam i z powrotem. A potem się dziwić, że takie długie wychodzą. Niech to cholera jasna, no nie zauważyłem tego. To wszystko wyjaśnia. Widzisz? To jest właśnie gra na spostrzegawczość. Nie zauważysz czegoś, masz pecha. A? Jednak było jakieś przejście. No dobra, mój błąd faktycznie. Nie zauważyłem, że to jest drabina. No i teraz wszystko wyjaśnia już sprawę. Zaraz włączę tamtą energię czy coś tam i wszystko wróci do normy. A ci panowie co tu robią? Już, do łóżka. Do łóżka powiedziałem. Nie ma tutaj obijania się. Nie toleruję takich leni. Chyba muszę wskoczyć do rzeki jednak. Mimo wszystko, zobaczmy. Nie można tu się przedostać. O, tu jest przedostanie się. Można się przedostać. Jeszcze tylko tego pana się pozbędę jednego. Dobra, i teraz sobie tutaj popłyńmy. O, i jest coś ciekawego, widzicie? No, i to sobie przełączymy. To chyba nam trochę wody zapełni, tak mi się wydaje. No właśnie. Dzięki temu będziemy mogli tutaj wypłynąć na górę. W ogóle wejdź na beczkę. Ach, no wejdź, wejdź, wejdź. O, dawaj, Barney. No, udało się. O, udało się wejść. No i teraz elegancko. Rozwalmy, co tutaj jest do rozwalenia, bo tu widzę, że troszkę amunicji nam powypada. Kurczę, co mu się stało? Chyba się upił. Fak. Mam pomysła. Haha, nowa broń. Rules. No, fajnie, że mam nową broń, dzięki temu nadaje nam właśnie trochę jesteśmy silniejsi. I teraz z takimi panami już nie mamy takich problemów, jakie mieliśmy wcześniej. Też czułem, że to tak się skończy. A temu? Ale miałem farta ogromnego, nic mi nie zrobił. Wiecie co, wskoczmy tu na rurę, o. I mam ogólnie takiego plana, żeby tędy wejść. O, widzicie? Dzięki temu sobie tu wbiłem. I okazuje się, że w sumie nie miało to najmniejszego sensu, ponieważ i tak tutaj niczego nie ma. No ale, sami rozumiecie. Warto było spenetrować. O, cholera jasna. Kłócą się o jego ciało. Kto zwycięży? Co za idiota? No po prostu bez sensu. Nie dał się pożywić biednym stworzonkom? Okropny jest. Brak jakiejkolwiek szacunku wobec jego wyższych istot. Znowu wyłączyła się efektowna muzyka. Czas na wojnę. Może to nie jest taka... Zobaczmy, kiedy się bawiłem walkę z tym łomem. Wbrew pozorom, to nigdy nie była łatwa walka łomem. Ej, ale ten łom nie ma alternatywnego uderzenia. Niestety. No? A? Kiedyś się bawiłem w takie walki. Fajne, co nie? Jest efektownie, jak się walczy łomem. Ta adrenalinka taka troszeczkę, zawsze. Muzyczka. Klimatyczna do rozwalania beczek, skrzynek akurat, sam raz. W ogóle mam już od dłuższego czasu 100 na 100 cały czas. Haha, tak jak we mnie nie trafił, a był blisko. Dobra, zmienimy się na shotguna, bo tu chyba będzie bardziej przydatny. Tak coś mi się, tak mi się wydaje, z jakiegoś powodu.
Kurczę, chciałem ich na hita wszystkich pozajmować, nie wyszło. Ale ich ładnie rozterminowałem. Nadal 100% życia, 100% energii, po prostu nic zrobić mi nie mogą. Tak, jestem dobrze wyszkolonym zabójcą. Hehe, ten też się nie spodziewał niczego. O windzie mowa. Pewnie to pytanie, ta winda pozwoli mi powrócić do punktu wyjścia, co nie? Tam po drugiej stronie jest wyłącznik, widzę. Och. Jaki fail, nie trafił. A tak z bliska strzelał. Dobra. Do góry proszę państwa, raz. Ach, nareszcie. Ja coś się ten wyjaśniło, polepszyło. Dobra, gdzie jesteśmy? Zaraz się okaże, gdzie jesteśmy. Czy ten moment wydaje się być znajomy? Chyba wróciliśmy do punktu wyjścia, ale z jakiej... Ło, już tutaj? Fajnie, czyli ta winda, jak nie musiałem uruchamiać do końca tej windy. No dobra, no to jedna sprawa została nam rozwiązana. Mamy tu niebezpieczną skrzynkę i mamy też zejście na dół. Ale na dole okazuje się, że czego nie ma. Dobra, to lecimy sobie na górę. Jak to się uruchamia? Momencik. A nie, już wiem o co chodzi. Trzeba po prostu zepchać tą skrzynkę na dół. A właśnie, to jest moja spot. Patrzcie na to. Jakie magia, widzicie? Jak skrzynka się tu utrzymuje? Jeszcze troszeczkę popchniemy. Ha, kto powiedział, że skrzynki nie są wytrzymałe? Widocznie ten jeden róg musi być bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo gigantycznie ciężki, że a pozostała część skrzynki musi być leciutka, że utrzymuje skrzynkę w takiej pozycji. Patrzcie, jak mało zostało w ogóle. Poczekaj, tak minimalnie. O, zobaczcie na to! Ja cię kręcę, ale pięknie. Teraz za żugę utrzymuje ten róg. Po prostu teraz to ta skrzynka praktycznie to lewituje, tak mi się wydaje nawet. A uwaga, spróbuję coś zrobić. O, jeszcze obciążyłem ją dodatkowo. Może poskaczmy trochę, może wtedy się zawali. Nie, widzę, że nic z tego. Może trochę bardziej tu jeszcze na róg. Kurczę, wytrzymała ta skrzynka, trzeba przyznać. No, dobra. Popchajmy ją. I teraz patrzcie, leciutko. O, teraz już lewituje w ogóle. O, teraz to już w ogóle lewituje. Zobaczcie, lewitująca skrzynka. I spadła. I teraz się rozbija. Uwaga, czekamy na efekt. Nie wiem, czy dobry pomysł na to patrzeć z tej perspektywy. Chyba się udało. Haha, elegancko. Przechodzimy teraz sobie bezpiecznie. No i wychodzimy po drugiej stronie. Ej, co to panowie są? Wspomnieli o Szeparcie. Szepard, czyli Szepard coś zrobił. Ach, chciałem ich zabić jeszcze szybko. Wrzucili ciała tylko strażników. Tylko nie wiem, nie słuchałem do końca. Nie jestem ciekaw, co powiedzieli o Szeparcie. Ach, czyli widzicie, wszystko jest powiązane. Wspominam też, jak swoją drogą zapraszam was do oglądania właśnie mojej serii z Opposite Force, którą też mam na moim kanale, więc naprawdę zapraszam was do tej serii. Ona właśnie opowiada nam trochę innej perspektywy historii właśnie żołnierza, a teraz jestem historię Barneya, strażnika. Czyli żołnierze w tym przypadku będą moimi wrogami, a jak grałem Szepardem, to byli moimi przyjaciółmi. To ciekawa perspektywa, muszę przyznać. A tu niestety chyba będę musiał walczyć też z żołnierzami. Co nie? Chociaż Szepard był dobrym żołnierzem, bo on pomagał czasami strażnikom. Tak naprawdę, ale dobra, już nie będę nic mówić, bo to taki jakby trochę spoiler mogę powiedzieć. Po prostu zapraszam was do oglądania mojej serii. O, patrz, dwoma alternatywne strzały. O, tak wolniej strzela? A jak naciskamy dwa razy strzał lewo-prawo, to tak szybko muszę strzelać. Dobre, nie wiedziałem, że tak można. Ale dobra, idziemy na górę, bo zmarnowałem dużo amunicji. Uwaga, wychodzimy chyba na zewnątrz już teraz. Znowu. No nie. Może mnie nie zauważą. A może zauważą mnie? Ja, to się otworzyło. Nie sądziłem. Chodźmy zobaczyć, co tutaj się dzieje ciekawego. No może we mnie nie strzelać przez chwilę chociaż. Co my tu mamy? O, apteczka.
Trochę amunicji. Mamy też jakieś granaty, takie coś. Nie wiem, w sumie do czego to może mi się przydać. Kurde! Pomyliłem się. Jeszcze raz. To tyle, jeśli chodzi o te całe zabezpieczenia. No dobra, warto było tutaj wpaść, to faktycznie. A teraz chodźmy już, w ogóle nie spodziewałem się, że... Bo w sumie faktycznie ja jestem strażnikiem, więc mogę chyba otwierać takie różne panele, które wcześniej nigdy nie mogłem, jako Gordon i jako... ten drugi. Jako Shepard nie mogłem otwierać, a teraz mogę chyba. O, ktoś tam autem jechał. O, biedny strażnik, ale przynajmniej zostawił mi rewolwer. Miło z jego strony, muszę przyznać. O, udało się. Właśnie zastanawiałem się, czy to zadziała. Nie zgadnę. Tędy muszę pewnie się udać. Ale zanim się tam udamy, pójdziemy jeszcze na chwilę do przodu. Zobaczyć, czy tutaj dalej jest coś ciekawego. Gin! Przynajmniej zabiłem jednego. No. No patrz, nie zadziałało. Dobra, jednego strażnika mniej przynajmniej zawsze. Shepard, jak i Gordon Freeman będą mieli mniej do likwidacji. Ło! Auć, to bolało. Troszeczkę, odrobinkę. Ale nie przesadzajmy, że jakoś szczególnie jestem w końcu Barneyem. Barney chyba był trochę grubaskim takim, co nie? Nie wiem jak w jedynce, ale w drugiej części z całą pewnością. O cholera, potwór. No, przypomnijcie sobie Half-Life 2. Był tam takim grubaskiem. Ło, to jest gorące! Au, poparzyłem się. Muszę przyłożyć jakiś lód teraz do palca, czy tam do stóp, bo mnie pieką, bolą. Co to za dźwięki? Czyżby jakaś walka z bossem? No nie wykluczyłbym takiej możliwości tak naprawdę. Fu, pająki. Włączyła się efektowa muzyka. O cholera. Te potwory są groźne. No i co teraz? Czy niby mogłem to jakoś włączyć? Chyba nie. O, teraz dopiero mogłem to wyłączyć. Udało mi się. Niczego tu nie mam. Musimy być ostrożni oczywiście. O, coś czuję, jakiś element, jakiś pływany. Etap pływany, czyżby teraz będzie? Znowu jakieś walki z rybkami? Czy ten deseń, coś takiego? Nie możemy wykluczyć takiej możliwości oczywiście. No ale nie, okazało się, że nie. To tylko taki na chwilę... O! Jak go załatwić? Tu, taki odruch, przepraszam pana, nie chciałem tak szybko to skończyć, tak wyszło jakoś. Shotguny trochę postrzelaj, mam dużo amunicji. No, shotgun eksterminuje ich na hita, naprawdę świetna broń, trzeba przyznać. O cholera, to jest dopiero potwór. Dobra. Tu widzę, że są jakieś wybuchowe beczki, to zrobimy taki myk, że granat i uciekamy. Zobaczmy, co to zrobiło. A, zrobiło dziurę jakąś, fajnie. Efektownie, naprawdę, trzeba przyznać. Och, no dobra, winda, chodźmy na górę. Zobaczymy, co na górze na nas czeka. Nawet drabinę tu zamontowali, gdyby się popsuła. Albo gdyby nie było po prostu windy. Ła! Te zabójcy, potwory takie straszne. No dobra, ogólnie rzecz biorąc wydaje mi się, że zanim udamy się dalej, to już w tym akcencie rzecz biorąc zakończymy. No, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, bardzo zachęcam was do oglądania kolejnych części naszych przygód Barneya. A póki co życzę wam miłego dnia i do usłyszenia. Cześć wam!